Witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku będziemy sadzić dwie odmiany borówek oraz żurawinę wielkoowocową. Pierwszą borówkę, którą sadzimy, jest borówka amerykańska Patriot wczesna. Jest to borówka, która ma dosyć wysoką mrozoodporność, do minus 30 stopni. Rośnie docelowo od 1,5 metra do 2 metrów wysokości. Jest to odmiana bardzo plenna, o dużych, spłaszczonych, niebieskich owocach. Owocuje w drugiej połowie lipca. Toleruje podmokłe i ciężkie gleby. Jest to odmiana, która wymaga dosyć silnego cięcia. Drugą odmianą borówki amerykańskiej jest to odmiana Early Blue. Jest to najwcześniej dojrzewająca odmiana w Polsce. Krzewy rosną do 180 cm. Owoce duże i średnie. Jest to odmiana dosyć plenna. Można zebrać z krzewu od 2,5 do 5 kg owoców. Warto sadzić borówki w sąsiedztwie, tak jak my to robimy, ponieważ jest większa szansa na zapylenie i więcej owoców. Do posadzenia borówek użyliśmy gotowego podłoża, które zakupiliśmy, ponieważ trudno jest wyhodować borówkę, sadząc ją w zwykłej glebie. Borówka potrzebuje podłoża kwaśnego, tak jak i żurawina. Więc żeby nie kombinować jakieś torfy czy coś tam, to zakupiliśmy podłoże gotowe, które wykorzystamy również do naszej żurawiny. No pięknie, ale będzie zadowolona. Już jest, zobacz, jak mówi. Dzięki, Paweł. Jeszcze tam. I dziękuję. Jeszcze tu jeden okręg taki. No i teraz ta, ona mówi, ja też jestem zazdrosna, ja też chcę taki. Ja też taki chcę. Tylko będą dwa okręgi. No, a możesz nawet wyłożyć całe to, wiesz? Ona lubi szyszki, korę, Paweł kwaśną. Lubi igły. No, wszystko tu będzie. No. To już jest twoje zadanie, tak? Żebyś pięknie ozdobił. Jesteś artystą. A za chwilę będzie mistrzem komplita. No. Zobacz to, jak ładnie. Pięknie. A czemu je to zabierasz? Do góry przełożę. No bo ja muszę wiedzieć, jaka to odmiana. No, leć jeszcze po szyszki. Tu masz swój pojemniczek, tu. Po igły też pójdę. No, igły, kora jak jest. To co, teraz trzeba się zastanowić, gdzie żurawina. Ja bym ją wstępnie dała tu. Zawsze idzie przesadzić. Co? Niech se rośnie dziewczynka, nie? Żurawina wielkoowocowa Early Richard. Żurawina ta jest bardzo plenna, kwitnie w lipcu. Można ją mrozić, doskonała na konfitury oraz do suszenia. Owoce mają dużą zawartość odżywczą, smakową, leczniczą. Jest to
roślina wieloletnia, płożąca, rosnąca na kwaśnych i wilgotnych stanowiskach. Jak już wspomniałem, żurawina ma właściwości lecznicze, między innymi w takich schorzeniach jak infekcje dróg moczowych, zapalenie pęcherza moczowego, choroba wieńcowa, parodontoza, choroby przyzębia, wrzody żołądka i dwunastnicy, kamica moczowa. Roślina ta lubi stanowiska dosyć słoneczne, jest mrozoodporna do minus 30 stopni. Kolor owocu jest czerwony. Jest to roślina samopylna. Natomiast my posadziliśmy sobie dwie roślinki, żeby po prostu im było raźniej. Tak więc to tyle na dziś w tym odcinku. Ja się już wami będę żegnał. Do następnego razu. Koniecznie oglądajcie. Cześć wieśniaki.